will die, mortal! Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Tomek, ze mną jest Marcin. Witajcie. Witajcie serdecznie, dzisiaj jest specjalny odcinek ze względu na 30-lecie serii Mortal Kombat. Oczywiście w formie arcade'owej, bo wtedy porty najpierw się wydawało w salonach gier. Później były wyznaczniki, że robili to porty na domowe sprzęty. Tak. No i właśnie tutaj mamy podłączone, słuchajcie, arcade sticki. Później sobie zagramy partyjkę właśnie w tą 30-letnią gierkę. Ona teraz tutaj śmiga akurat na emulacji przez PlayStation 3, ale jest jak najbardziej port arcade'owy, ten prawilny. Po lewej, po mojej stronie mamy wersję też SNES-ową, która tam będzie gdzieś w tle leciała, przepraszam, Mega Drive'ową, a SNES-owa jest po stronie Marcina. To akurat dlaczego te dwie, bo one najbardziej ze sobą rywalizowały. I najwięcej z nas w to grało, tak, jeśli chodzi o domowe systemy. Dokładnie tak, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, bo nasz rynek to jednak graliśmy w Mortal Kombat, ale na Amigę też zazwyczaj, łamiąc, sprężynki. Ale muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że w Polsce też wersja Mega Drive'owa była popularna, tak, z racji tego, że konsola była w miarę dostępna. I nie była aż tak droga jak Super Nintendo. Zgadza się. Wielu moich kolegów miało właśnie, jeśli wymienialiśmy się grami, to wymienialiśmy się grami tylko na Mega Drive'a. Wiadomo, później Saturn i docelowo już tylko PSX. Ale też były piraty, wiesz? No. A gdzie na SNES-a, no ich nie było, tak więc... No i SNES też był droższą konsolą. Był droższą, tak. Mniej dostępną, to tak samo. Ja akurat jeszcze tak dodam, że mam taki mały easter egg w postaci koszulki. Street Fighter. Może gdyby nie ta gra, to pewnie by nie powstał Mortal Kombat, słuchaj. Bo Street Fighter zadebiutował w 91 roku, jeżeli mówimy o Street Fighterze 2. No i odniósł ogromny sukces i to się też narodziło, żeby stworzyć... Pierwszy to był chyba Hyper Fighting, czy to była późniejsza iteracja? Czy pierwszy był Street Fighter 2? Street Fighter chyba pierwszy 2. Tak, później było te Hypery, Turbo, tych wersji było akurat dwójek dużo. Ja akurat pierwszy kontakt miałem z Hyper Fighting. Tak? W salonie gier na Polnej w Warszawie, w Burger Kingu, to tam była wersja Hyper Fighting. Ona się pewnie różniła tam jakimiś dodatkami. Tak, postaciami i arenami. Tak więc, słuchaj. Właśnie ten Street Fighter rozpoczął zabawę i narodził się jakiś pomysł, tak, żeby wydać może jakąś grę fighterową, nie tylko i wyłącznie w Japonii, nie? Dokładnie. I dokładnie tak, więc wyszedł Mortal Kombat, ale zanim on wyszedł, no to dwóch przyjaciół, dokładnie John Tobias i Daniel Pessina, oni razem pracowali. Tobias i Ed Boon. Nie, Ed Boona w to nie mieści, tak? Na razie, tak, bo Ed Boon jest głównym programistą, ale słuchaj właśnie tego. John Tobias oraz Daniel Pessina razem tam tak dla zabawy kręcili swoje sztuki walki. I tak przechwytywali to kamerą. Założycie się człowiek. Zgadza się. I oni mówią, kurczę, zróbmy właśnie taką, może zróbmy grę. W zasadzie digitalizowania postaci, nie? Czyli ze skanowania i wrzucenia bezpośrednio te sprite'y do gry. No to było niesamowite. To było niesamowite, to była wtedy grafika realistyczna, prawda? Mocno realistyczna. Patrz, to jest gra sprzed 30 lat, ona nadal wygląda bardzo... Znaczy, według mnie zestarzała się naprawdę nieźle. Dokładnie, ona się bardzo ładnie zestarzała, wiesz o co chodzi? Wszystkie inne rysunkowe, no to już gorzej to się tutaj wyglądałoby jeszcze lepiej, ja tutaj z bliska to widzę, prawda, ale akurat ten telewizor, nie wiem, czy to jest monitor bardziej, a normalnie graliśmy w to na telewizorach kineskopowych i na automatach też były kineskopowe i też mieliśmy przeplot, tak, czyli te scanline. Zgadza się, to jest akurat wersja przystosowana pod rozdzielczość już 720p, Full HD, no ale wtedy graliśmy na automatach w formacie też 4x3, tak więc to był typowy kwadrat, a nie, no jak mamy teraz już coraz bardziej
panoramiczne te wyświetlacze. Dokładnie. Więc tak się to prezentowało. No i słuchaj, oni raz... Przyciąga oko, wybaczcie, że tak tylko przyciąga oko, dłużej tak? Patrzę na ekran. Powinien się tam patrzeć, a się tutaj patrzeć na oko przyciąga tam. Ale no, ten Mortal Kombat łezka się wokół kręci. Przyjdzie moment, to na pewno zagram. No, będzie można sobie wybrać elegancko bojownika. Ja wiem, że już byś chciał zagrać. Ale omówmy trochę tą... Nie, podyskutujmy lepiej. Podyskutujmy tą gierkę. Tak więc John Tobias, słuchaj, z Daniel Pessina kręcili swoje ruchy kamerą i pomyśleli, że może fajnie by się to przełożyło, jakby właśnie taką grę wydali. Poszli z całym pomysłem do Ed Boona. Ed Boon później został oczywiście głównym programistą nad projektem do dnia dzisiejszego, zresztą już tyle lat, więc 30. No i Ed Boon pierwszą formą nie był zachwycony, ale był zadowolony, że żeby zrobić grę właśnie bijatykę, konkurent do Street Fightera, który wtedy odniósł ogromny sukces. Dokładnie. I co? I Midway na tym przystał. Na początku miała to być w ogóle gra inspirowana krwawym sportem. No to wiadomo, kto był w krwawym sporcie? Jean-Claude Van Damme. Dokładnie tak. I ten drugi Nieważne. Był Van Damme. A dlaczego był Van Damme? I też poszli bezpośrednio do Van Damme'a, czy nie chciałby zagrać żeby się zeskanować do gry i sprzedać licencję przede wszystkim do Mortal Kombat. No ale niestety Van Damme w tym momencie pracował nad inną produkcją gry, która de facto też nie wyszła, no ale szkoda, ale... Można tutaj dodać taką jedną, no. Dochodzimy do takiego momentu, w którym często zdarza się tak, takie punkty zwrotne, tak, na przykład w karierach aktorów i tak dalej, prawda, że nie wiem, słyszeliście pewnie o tym, że Tom Selleck odrzucił rolę Indiana Jonesa i no tak, dopiero później Harrison Ford dostał. Się ich nie rezygnuje. Pozostając przy filmie Midway, jest taka ciekawa anegdota, znaczy to taka szybka dygresja. Ich gra NBA Jam nie zawierała Michaela Jordana. Dlaczego? Bo on był też w innym projekcie, w innej grze. Wyobraźcie sobie teraz NBA Jam, że jest tam Jordan i Pippen, no to... To też właśnie od Midway, tak? Od Midway, od firmy, która właśnie stworzyła Mortal Kombat. No i co? Van Damme nie wyraził zgody, bo w tym momencie pracował nad innym projektem, ale jego postać tak naprawdę została, tylko kto inny już później, inaczej go nazwali. Oczywiście mówimy o Johnny Cage'u. Zobacz, że pierwsze litery by się zgadzały. Litery. No tak, Johnny Cage. Tak, Johnny Cage, dokładnie. Więc nawet jest ten, u Johnny Cage'a ten moment, jak on wali w jaja, prawda? Jajecznica zwana przez Secret Service. To było w twoim... W całym sporcie chyba, czy... Tak, na pewno, tak. On brał pyk. No jeszcze kickboxer był super z Van Damme'em, więc no gościu akurat był trendy, chcieli no, to właśnie... To właśnie filmy lat 80., początku 90. Zgadza się, no zgadza się. 91 rok, tak, później 93, jak wyszło to na domowe właśnie wersje już Mega Drive i tak dalej. I słuchaj, grę stworzyli w 8 miesięcy, cztery osoby. Nie do pomyślenia dzisiaj w sumie. Tak, tak. Ale ładny budżet, bo miał Mortal Kombat bo 1 milion dolarów. No, na tamte czasy. Na tamte czasy, to, tak, był ciekawy budżet. Cztery osoby zrobiły Mortala. Później jeszcze oczywiście to się rozszerza aż do dnia dzisiejszego. No, ale de facto cztery osoby robili tą gierkę. Słuchaj, jakie Marcin przede wszystkim masz wspomnienia z Mortalem? Jeśli chodzi o Mortala, no to wiadomo, automaty. Pierwsze co? Co by tu powiedzieć? Pierwszy kontakt z Mortal Kombat, z pierwszą częścią, no to było właśnie, tak jak mówiłem, w salonie na Polnej, w Warszawie. W salonie gier, w Burger Kingu jeszcze. Pierwsze podejście to był wielki szok, no bo wiadomo, krew lejąca się na... Przede wszystkim, nie? Na boki. Byliśmy dzieciakami. Byliśmy dzieciakami, to taka była zajawka. Oczywiście fatality, czyli wykończenia krwawe przeciwnika. No i ten klimat, tak? Ta muzyka przyciągała, tak? Tak. Muzyka w pierwszej części bo była po prostu bezkonkurencyjna. Bezkonkurencyjna. Klimat, to było takie... Z jednej strony było tutaj troszeczkę wejścia smoka, bo tajemniczy turniej w tajemniczy, zgadza się. Owiany tajemnicą.
Z drugiej strony też trochę dużo krwawego sportu, więc to był taki miks. No, na pewno twórcy gry czerpali garściami z obu filmów, tak mi się wydaje. Zgadza się. No tu jest wszystko czymś inspirowane. Kano na przykład przez Terminatora był inspirowany. Raiden też wyjęty z filmu. I Liu Kang inspirowany Bruce Lee przecież jest. No dokładnie. Tak więc no tutaj, ale przede wszystkim historia też jest bardzo ciekawa. Jeżeli mówimy o bijatykę w latach 90. Cesarski Dwór Nieśmiertelnych zaprasza wojowników wszystkich stylów walki do rywalizacji w turnieju Mortal Kombat. W starożytnym turnieju odbywały się zawody sztuk walki aż do momentu pojawienia się okrutnego księcia Goro. Inspirowanym przez złego czarnoksiężnika Shang Tsunga. Mający 2000 lat pół człowiek, pół smok, Goro pozostaje niepokonany przez ostatnich 500 lat. Zdobył tytuł Wielkiego Mistrza, pokonując Kung Lao, walczącego mnicha Shaolin. To właśnie w tym okresie turniej wpadł w ręce Shang Tsunga i stał się inny niż dotychczas. Fakt ten strasznie osłabił siły ziemian w turnieju. Teraz 500 lat po 9 turnieju nadszedł czas na nowe pokolenie wojowników. Stawką jest coś więcej niż tylko honor. Ziemianie muszą wygrać, aby zachować stabilność naszego świata. Turniej odbędzie się na wyspie Shang Tsunga, leżącej w centrum zaginionego morza. Nagroda główna pozostanie przy życiu. Powiem ci, co mnie zachwyciło w Mortal Kombat. Na początku dostałem port na Amigę. Mortal Kombat 1, ojciec mi w ogóle tak, masz, zobacz. Przypomnij mi, na ilu dyskietka był? Oryginał był na dwóch dyskietkach, Pirat był oczywiście, krak posiadał, no to dyskietka tak zwana zerowa, więc był na trzech dyskietkach. No ale tam trzeba mieć dodatkową pamięć, żebyśmy mogli przejść w wieżę. Chyba, że chcemy grać na, tylko i wyłącznie na dwóch playerów, wtedy możemy mieć pół mega. Ale to taka ciekawostka była na Amigę. Ja grałem na Amidze, ale tylko u sąsiada. Miałem sąsiada, który miał Amigę. Oczywiście wiadomo, rodzice mu kupili to do uczenia się, wiesz, tam programu graficznego. Jasne, że tak, wiadomo o co chodzi. Ale to jest, Amiga, do niego na Mortala. No, powiem ci tak, w ogóle Mortal Kombat na Amidze akurat się u mnie zaczął, tak? Ja właśnie katowałem przede wszystkim na Amigę, na Amidze aż do 98 roku, bo tylko ten sprzęt miałem, więc sentymentalnie bardzo do tego nawiązuję. Sport był bardzo mocno udany, ale wiadomo, Amiga był najstarszym systemem, tym 16-bitowym, żeby porównywać to z Mega Drive'em czy SNES-em, więc tam port był super, ale miał, wiadomo, musiał iść na ustępstwa i był mocno uproszczony. Ale to już porozmawiamy sobie. Zwłaszcza z kontrolerami, że joystick to nie? W szczególności, że weź, jak tutaj mamy system pięcioguzikowy, bo tutaj mamy... Low punch, high punch, low kick, high kick, plus dobrze, block. Dobrze, plus block, dokładnie tak. Jeszcze są ciosy takie specjalne oczywiście, jak tajne ciosy, co jest super, co też przyciągało nas tutaj do tej gry, bo oprócz tego, że mamy ten standardowy wachlarz ciosów, to każdy ma swój unikalny tajny cios, fatality. Skorpion, tak, a tu w ogóle, okay, a to tak. Fatality, no, bo jeszcze były tajne ciosy, miał, czyli umiejętności. Skorpion miał sznurowadło. Skorpion przyciągał, Get Over Here miał to... A jeszcze wiesz co, to było fajne, że to co zawsze mnie się podobało, Kano na przykład. Kano miał ten taki swój, on tak naprawdę rzucał toporem takim, no nie? I on tak fajnie jak się wbijał, to było taki dźwięk, jak się wbija w mięso, no nie? Tak, dokładnie tak, kurde, on też miał to swoje robiło wrażenie. O to chodzi, każdy cios i nawet te dźwięki były tak, że w filmach akcji tych kung fu, prawda, z lat 80. 90. to było tam, robili te dźwięki takie, że... Tak. I tutaj też zrobili to w tak wspaniały sposób, tak. Że no, aż czułeś ten ból. Czułeś, nie? Że dostałeś w pierdziel, no, ale to też jest zasługa właśnie zeskanowania tych aktorów, jak to realistycznie wyglądało. I warto też na to zwrócić uwagę, historia. Każdy gracz miał historię. Dokładnie tak. W wersji na konsolę to troszkę różnie to bywało. Tu na przykład mamy sprite'a bezpośrednio wyciągniętego z gry, w innych na przykład są filmiki, tak, wersji arcade'owej, no wiadomo, to też wszystko jest zależne od pojemności kartridża, jak oni tam mogli tam wszystko umieścić, ale zgadza się. Tu jest wersja SNES, tam jest wersja Mega Drive. Tak, no jeżeli już jesteśmy przy tych wersjach, tutaj jak najbardziej jeden oryginał, tutaj drugi, a wiesz, która z tych wersji była dosyć, no najciekawsza, najbardziej popularna wtedy? Na całym świecie, mówimy tak globalnie, Marcin. Najpopularniejsza? Tak. No myślę, że Mega Drive'a, no bo jednak... A dlaczego? No jak myślisz? Mamy SNES-a, mamy Mega Drive'a.
No Mega Drive był najbardziej rozpowszechnioną konsolą. No wtedy to był może złoty Europie, czas Sega. Tak. Nie, na świecie chyba. Znaczy na świecie ona mocno konkurowała. Mocno konkurowała. Zgadza się. Ale no pewnie wersje takie spod lady trochę, no nie? Takie, że... Powiększona paleta kolorów było wersji na SNES-a. Gra też posiadała lepszy, więcej detali. W arenach bardziej szczegółowy model postaci. No tutaj były troszkę mniejsze, większe uproszczenie. Jak teraz patrzę na zgadza się, więc spokój, animacja to... nawet jak nasza postać stoi, no to jest tutaj znikoma, ale przede wszystkim krew, flaki, wszystko wyjęte z automatów jest pod tym względem. Jest ta brutalność, dobrze pamiętam, gdzie zasłynął Mortal. Na SNESie była zielona krew? Nie było, to było w Japonii, ale tu był pot. Było to zastąpione potem, słabo się to prezentowało. Tak, mimo ta, to, ta słynna klauzura Nintendo, akurat tutaj tak. Maciek, gdyby z nami był, to tutaj restrykcje wydania właśnie przez Nintendo miało dużo do powiedzenia. No i w ogóle przez tą grę, jedną z tych gier, no mamy słynny system oceniania wiekowego. SRB. SRB, tak, w Stanach Zjednoczonych. Tam była gra rzucona na tapetę Mortal Kombat. Przecież było masa jakichś... Ale był jeszcze chyba Dead Grip. Oburzenia tam w tych komisjach nawet Senatu amerykańskiego. Że jak to nasze dzieci tutaj mogą grać taką brutalną grę, że taka duża doza przemocy. A czy to jest kontrowersyjny temat nawet do dnia dzisiejszego, bo jak patrzymy jak wygląda obecnie Mortal Kombat, a jak wyglądał archaicznie, to no to zdecydowanie ta brutalność skoczyła na wyższy level. Ale to jest to mocno brutalne. Robi swoje, prawda? I tak, zgadza się, bardziej wszystko realistyczne, ale ten co tworzył Fatality z tego co wiem, nie wiem czy to plotka czy nie, ale tak słyszałem, że wariatkowie wylądował ten co tworzył Fatality. No, więc ilość brutalności i spędzenia czasu przy ilość tym. Ilość brutalności na przykład z punktu widzenia, zakładam to tak, z punktu widzenia patrząc przez pryzmat deweloperów, prawda, którzy no, muszą mieć jakiś wzór, prawda, jeśli tworzą grafikę, no muszą mieć też wzór, tak, muszą obejrzeć tam x, nie wiem, materiałów, w których pokazana jest, nie wiem, anatomia i tak dalej, te ciała, tak? Zgadza się, zrobić animacje, nie wiem, tych odrywanych kończyn, no to jednak wpływa na psychikę. Ryje na belet, może ryć, tak więc chociaż powiem ci tak, ja się z tą grą wychowałem, bo ja właśnie zacząłem grać w Mortal Kombat 1 mając tam 7 lat i zakochałem się w tej grze. Od Mortal Kombat zaczęło się wszystko to, co obecnie posiadam, bo jeżeli Mortal Kombat wychodził na daną platformę, to ja musiałem mieć daną tą platformę, więc to właśnie Mortal Kombat był wyznacznikiem, że ja sobie kupiłem Mega Drive'a, SNES'a, Nintendo 64, Saturna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A później było dużo iteracji wychodziło. Później obok wyszły inne gry ekskluzywne na daną platformę, mówię, no to kurczę, jak mam konsolę, to czemu nie ograć te fajne gry i tak się to wszystko narodziło, więc Mortal Kombat był tą pierwszą grą, w której się zakochałem się, właśnie wszedłem do tego świata gamingu, oczywiście ktoś mi pomógł, no wiadomo, dużo bodźców przy tym było. Zawsze są, każdy z nas ma jakąś taką osobę, która w pewnym sensie zaszczepi tego bakcyla albo zainteresuje. Ja na przykład z punktu widzenia Saturna miałem takiego przyjaciela, pozdrawiam Zieja. Może kiedyś to będziesz, może oglądasz to. I na przykład on miał Saturna, wtedy kiedy ja miałem jeszcze Mega Drive'a. Ja przychodziłem do niego, żeby wymienić się grami na Mega Drive'a. Na przykład dzięki niemu zagrałem w Landstalkera, bardzo fajny RPG na Mega Drive'a. I też na przykład tam chyba też któregoś Mortal Kombat wymienialiśmy. I widziałem, że ma Saturna i tak to zobaczyłem, że grał tam na Saturnie. I mówię, a zajawka, nie? I mówię, kurde, muszę to... No, inne kontrole, sprzedać Mega Drive'a, wrzucić kasy, no nie? No tak, tu już płytkę mamy, prawda, i tak dalej. No, tak więc każdy z nas miał jakieś takie super historie. Może kiedyś porozmawiamy o tym, no to też jest temat rzeka. Tak, więc. Game Gear, kolorowa konsola Segi. Dokładnie tak. Odpowiedź na Game Boya. Strasznie bateriożerna. Oj tak. Aczkolwiek no, miała lepszą rozdzielczość, kolorowy ekranik. Przede wszystkim kolorowy ekranik, na co dzisiaj no zwracam uwagę. No i też różne fajne. Ale zobacz, mocniejszy sprzęt i nie odniósł takiego sukcesu jak Game Boy, nie? Który był po prostu słabszy, bo było to widoczne. Myślę, że Game Boy był...
raz, że marka, raz, że Nintendo... To już tak poszło jak z Pegasusem, wiesz o co chodzi. Ale kompaktowość sprzętu. Tam grafika różnicy aż tak wielkie nie było. Oczywiście wiadomo, monochromatyczny wyświetlacz z zielonym tłem, prawda? A kolorowy, no to jest jednak różnica. Ale no, Game Boy dłużej trzymał chyba baterię, tak mi się wydaje też. Zgadza się. Game Boy trzymał dużej baterię, bo ich też potrzebował mniej, bo cztery paluszki a chyba Game Gear miał 6. Tak, tak. Więc... No i szybciej zdjadł. Szybciej zjadł baterię, no bo jednak kolorowy ekran swoje robił. I on miał podświetlenie backlit, prawda? Tak. No więc tam... Game Boy nie miał. Game Boy nie miał, trzeba było grać gdzieś tam, sobie zapalać, wiesz, lampeczkę. Ale na przykład pamiętam, że na Game Gear wyszedł Panzer Dragon. to było ciekawe. No, kiedyś w Neoplus przestałem o tym patrzył. Na Game Gear Panzer Dragon? Niemożliwe. Zgadza się. Więc Sega starała się też jakieś perełki wrzucać. Później jeszcze wyszedł wersja Mortal Kombat, słuchaj, wydana... to jest pierwszy Mortal Kombat, który wyszedł na płytę, tak? Mega CD. I teoretycznie to jest jeden z najlepszych portów, jeżeli mówimy o domowych portach, który był zbliżony i do wersji automatowej, więcej krwi, no wszystko lepiej tutaj. I muzyka zwłaszcza, bo... Muzyka już tutaj było, prawda, audio CD, no to już jest jakość, tylko minus akurat tego portu, że ta muzyka była przystosowana do danej areny. Ale w przypadku tu, no to już ta wersja z automatów była jak najbardziej, ale te soundtracki były porozrzucane, więc... Nie były poprzepisywane do danej areny po prostu. A, to szkoda, no bo jednak... To było szkoda, tak. Jeszcze drugi minus, no to powiedzmy, czy to minus, czy nie, ale loading się pojawił. A wiesz, wszyscy, co grali wcześniej na kartridżach... Nie wiedzieli o tym. Nie widzieli, co to jest loading. Co to jest loading? To od razu direct. Dzisiaj nam by to w ogóle nie przeszkadzało, ale nie, takie de facto było. Ale ten loading, wiesz, kiedy był najgorszy? Podczas przemian Shang Tsunga. On musiał się doczytać. Więc to było wtedy mocno klatkowane. Były też takie... słuchaj, na przykład wersja na Game Boya śmigała poniżej 12 FPS-ach, dlatego ona taka wolna była. Jeśli chodzi o FPS-y, to jednak to były czasy, w których nasza odporność, pewnie nasi rówieśnicy, którzy oglądają nas, lub osoby też, które też grały wtedy na PSX-ie, na Saturnie, potwierdzą to, że nasza odporność na niskie klatki w grach była bardzo duża. W tamtych czasach wiele gier nie trzymało w klatek. Co mówić o 30, tam wiele gier podchodziło pod 20 kilka, a czasem schodziło do poniżej 20. Słynny Tomb Raider. Zgadza się, ale wtedy to było po prostu, aby się udało pograć, aby mamy już ten port. Tak więc... To nie przeszkadzało aż tak. Człowiek nawet nie myślał w takich kategoriach, my się cieszyliśmy tą grafiką, tak? Tak jak na przykład patrzyło się na Mortal Kombat, nie miał tych przypadłości. Więc jak grało się na Mega Drive, to po prostu cała zgraja kumpli z podstawówki, z klasy przychodziła. I tylko było pad z ręki do ręki szedł. Ale to nie było też takich problemów, bo gracz cieszył się, że ma w ogóle coś w stylu automatu w domu. Dokładnie. Więc on z góry wiedział, że to będzie słabsze, że to będzie słabsze, ale jednak mam tego Mortala, mam te wszystkie postacie, mam wszystko to samo, w troszkę uboższej, uproszczonej grafice, ale jest. Ale grywalność, miodność była ta sama. Zgadza się, bierzesz drugi kontroler i sobie śmiga z kumplem. Tak więc no, 8 sierpnia 1992 roku wyszła wersja arcade'owa, 30 lat mija. Wiesz, w jakiej rozdzielczości wersja automatowa śmigała? Będę strzelał 320 na 240? No, to był automat 32-bitowy. A, rozdzielczość. Okej, to 640? To już nie, jeszcze tak nie szalejmy. 400 na 254. To 32-bitowy procesor. TMS 340. Tak więc oni później musieli to przerzucić na 16-bitowe konsole. No, dlatego te uproszczenia, nie? Trzeba było zrobić uproszczenia. Wiadomo, że pamięć automatu była znacznie większa niż konsoli. No pewnie, że tak. W ograniczenia, jeśli chodzi o procesory nie tylko graficzne, ale też muzyki. Więc siłą rzeczy były to uproszczenia, ale... Warto powiedzieć, że automat w salonie gier Mortal Kombat był jednym z najbardziej obleganych, tak? Zgadza się. Tam się dostać trzeba było parę tych, wiesz. Trzeba było odczekać też swoje, bo przecież była kolejka osób, które chciały zagrać.
Ja pamiętam, że w tym salonie gier, w którym ja spędzałem mnóstwo czasu w Warszawie, na Polnej, w tym Burger Kingu, w latach 90., no to najpierw był Mortal Kombat 1, potem była 2, 3 no i, tak, i zawsze była grupa osób przy tym automacie. Praktycznie nigdy nie... Tak. Nie było momentu... Aż do momentu, było... aż uszkodzenia drążka, albo wciśnięcia jakiegoś już przycisku, gdzie niestety... Niewymagany byłby serwis, tak? Tak, serwis, no i wtedy, o, wiadomo, dlaczego nikt tutaj nie gra, to wiesz, no niestety. Ale gra była mega miodna, czasem jak człowiek nie miał pieniędzy, to tylko po prostu siedział sobie w salonie i se patrzył. I patrzył sobie, no... A czasem było tak, że ktoś zrezygnował z grania, i zostawiał, jeszcze było kontynuuj, tak. A ja szybko wtedy pyk, prestaw. Ile mam żyć? 2. Pyk, wiesz. Ja tak miałem czasami z tym. Tak polowałem. Albo na przykład ktoś zostawił żetona, czasem jakiś dzieciak rzucił. Ktoś ci dał, żeton na przykład się przytkał, naciskałeś, patrzy, pyk, wylatuje, dobra, gramy, idziemy. Super, tak. No, ale aczkolwiek Mortal w moim przypadku miał konkurencję, bo tam w tym salonie gier było wiele ciekawych innych gier. Było z SNK Neo Geo z Super Sidekicks, piłka nożna bardzo dobra. Kiedyś można by było o tym porozmawiać. Znaczy, to wiesz, SNK. To było odmienność, ale konkurencja i dużo było fajnie. I dużo było bijatek chodzonych, które były też konkurencją. Zgadza się. No było to teoretycznie konkurencja, ale... To był inny gatunek, ale... Tak, był inny gatunek, ale wtedy właśnie narodził się nowy gatunek, jaką jest po prostu bijatyka, mamy arenę, bo na czym w ogóle gra polega? Ona jest prosta jak 2x2, czyli mamy arenę, mamy paski życia, dwóch zawodników, mamy te same ciosy, ale każdy ma swoje oddzielne ciosy specjalne i wykończenia zwane fatality, czyli... Wykończenie krem. Dokładnie tak. I ludzie się w tym właśnie wszystkim zakochali, ale też robotę robiło to, że te postacie były zdigitalizowane, przerzucone właśnie, zeskanowane do gry. Jeszcze oni tam mówili, że oni in the game, że oni są w grze, bo to są wyjęci aktorzy, którzy nagrywali kamerą. Tak, te wszystkie ruchy były zeskanowane i przerzucone po prostu do gry. Więc to było fajne. Na przykład Daniel Pessina grał Johnny Cage'a oraz trzech ninja, bo w grze mamy Sub-Zero, Skorpiona, dwa gangi, a to przejdziemy do postaci. Dalej, jeśli chodzi o Liu Kanga, to był Hosung Pak. Hosung Pak, on był wtedy na topie, on grał też w Turtlesach, więc mogłem go sprawdzić, ale do Liu Kanga idealnie pasował, prawda? Sonia Blade, Elizabeth Malecki. Dobrze, fajna kobitka, wiesz, no jak to wtedy, jak najbardziej. Rich Divizio, Kano, tak więc to w ogóle była zgrana. Kano i Scorpion mam wrażenie, że były jednymi z bardziej popularnych postaci. To była jedna wielka zgrana paczka, nawet i rodzina. W przypadku jedynki to trudno powiedzieć, która postać była najpopularniejsza, no chyba się wszystkimi grało. Zgadza się, no ale patrz, mieliśmy tak, Johnny Cage'a, aktor filmowy, który chce coś udowodnić światu, że jednak nie markuje tych ciosów i jednak zna sztuki walki. Dalej mamy, słuchajcie, Kano. Kano, najemnik, bandyta, rzezimieszek. Mamy też Sonię, która podąża za Kano, żeby pomścić agentką jakiejś siły specjalnej. I chce, słuchaj, pomścić właśnie śmierć swojego partnera, no bo jak to Kano mówił później w filmie, podciął mu od ucha do ucha, zrobił mu uśmiech. Dalej mamy Raidena, czyli Bóg opiekun Królestwa Ziemskiego i przede wszystkim taki wprowadził wszystkich ziemian do właśnie i wytłumaczył, taki nauczyciel, jak i opiekun właśnie Królestwa Ziemskiego. Dalej mamy Liu Kanga, czyli no czempiona przez Shaolin, wyznaczony, żeby ocalił właśnie świat, prawda? Przed Shou Kahnem i Shang Tsungiem. Na jazdę. Czyli dochodzimy do takiego typowego ratowania ziemi, tak? Zgadza się. Czy to w RPGach, czy ten zawsze w większości przypadków trzeba ten świat ratować. A przy okazji mieliśmy Skorpiona i Sub-Zero. Oj. Na tamten moment widzieliśmy, że to jest dwóch ninja rywalizujących ze sobą klanów. Więc wow, no tutaj jeden ma... Jeden jest zimny, drugi jest gorący. Zauważ. Pamiętasz oba klany? Bo jeden to był chyba Lin Kuei. Shiryu. I Lin Kuei to był Sub-Zero, dokładnie. No i tam było dosyć ciekawie, jeden drugiego nie znienawidził, bo teoretycznie zabił mu, wyrżnął całą rodzinę Skorpionowi
jak i cały klan. Chociaż później wyszło, że to był Quan Chi pod przebraniem Sub-Zero, ale o tym kiedyś na pewno dojdziemy. Ale oni się właśnie wtedy nie lubili i no i właśnie to przyciągało. Każdy albo lubił Sub-Zero, albo Skorpiona. Skorpion, no to wiadomo, piekło, ogień, przyciąganie. A tutaj mamy Sub-Zero, który jest żywioł, zimno, prawda? No tak, więc fajne zawsze te starcia były i były dosyć te ciekawe. Stroje tych ninjów były naprawdę fajne. Tak. No i słuchaj, wymyślili też bossów, jak to musiało być. Mamy właśnie Shang Tsunga, no to jest czarnoksiężnik, mag, który był patronem turnieju i organizatorem, bo to akurat jedynka działa się na wyspie jego, Shang Tsunga, prawda? Gdzieś na zagubionym morzu, gdzie został podwoje. Czyli takie, tak jak mówiliśmy wcześniej na wstępie, trochę takiego wejścia smoka, prawda? Dokładnie tak. No i mamy Goro, czteroręki książę Shokan, który Goro był niesamowity, naprawdę. Tak. Ja pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem, nie wiem, to Goro miał ten, bo on miał cztery ręce, prawda? On miał taki cios, że złapał jedną dwoma rękoma, a potem robi taki kurde bum bum bum. Tak. No on właśnie tak zabił czempiona Kung Lao, dlatego Liu Kang chce się pomścić na swoim przodku też. Areny. Było 7 aren. Jedna była dosyć charakterystyczna, bo składała się z dwóch aren. Ja nie wiem, czy dobrze pamiętasz, ale mówię o The Pit. Tak. To był słynna arena, gdzie możesz zrzucić po prostu gościa na kolce. Można było za darmo zrobić fatality. I mogłeś za darmo zrobić fatality, za darmo jak za darmo, bo wystarczyło uppercut przy finish him i wtedy gościu wpadał nam na kolca. To było tak fajnie, że on tak leciał do góry, podbijało się go do góry, tak jak przy uppercutcie. Kamera trochę odchodziła na bok i on tak pod skosem leciał i widać i dzięki temu osiągnięto taką, ale to było później, taką imersję, bo... że on spadał. Tak? To w dwójce było zmiana kamery, że on nie, tak spada. Nie, ale w tym wypadku było chyba tak, troszeczkę kamera z bok szła i on tak spadał pod kątem. Nie wiem, nie. Może się mylę, ale myli na pewno się, to fajnie było, fajnie to wyglądało, fajnie że wpadał na kolce, widać było ten spadanie takie. No chyba, że mamy ocenzurowaną wersję na SNES-a, to po prostu sobie spadł tam na dół i tyle. Nie no, ten stage fatality na The Pit to był kurde po prostu rewelka. A tam jeszcze mogliśmy stoczyć pojedynek z ukrytą postacią Reptile. Na tamte czasy on był... Dobrze pamiętam, że to było na samym dole pomiędzy kolcami, tak? Zgadza się. Tam mieliśmy pojedynek z Reptilem. Wtedy on jeszcze nie był takim swoim charakterystycznym Reptilem, bo on się składał z połączenia sił Skorpiona i Sub-Zero. Ale później w drugiej części... Już był Reptile. Prawdziwym Reptilem. Fajnie stworzona postać. Podobała mi się. Z tego czasu Reptilem lubiłem grę. A pamiętasz mini gierkę w Mortalu? Test your might. Test your might. Test your might. No i wtedy mogliśmy rozbić. Trzeba było chyba... Jeśli dobrze pamiętam, to trzeba było nacisnąć block, low kick i low punch. I chyba nabijać... Trzeba było walić mocno, żeby pasek poszedł nam do góry. Poszedł? Musieliśmy przekroczyć dany pułap i wtedy nacisnąć pyk i on nam walił. Było coraz trudniej, bo z każdym wyższym levelem to się grało... Jak graliśmy we dwóch, to po pięciu rundach się nam to włączało, a przy przejściu wieży po trzech rundach. I później coraz trudniej, bo większe kamienie dostawaliśmy, większe, aż do diamentu, więc ten diament był bardzo ciężko do rozwalenia. Aż tak, zaczynaliśmy od desek. No, pierwsze to były desek. Dokładnie tak. Co jeszcze można rzec? Więc minigierka fajna. No i co? Zakończenie, wiadomo, tam pokonaliśmy Shang Tsunga, ocaliliśmy na kolejne dziesięciolecie Mortal Kombat. Przedłużyliśmy życie w Ziemi, tak? Tak, dokładnie tak. A później wiadomo, był najazd Shokana, ale o tym już rozmowa przy Mortal Kombat 2. No, Mortal Kombat 1 to jest po prostu kawał historii naszego dzieciństwa. To było kawał historii gamingu. I lat 90. Bo wywoływało to w całkiem dobry film fabularny, ale to oczywiście tylko taka mała dygresja. Tylko ale to wszystko szło powiedzieć... w tym samym czasie, prawda? Chciałem o tym powiedzieć, bo ten film był swoistą jakby mekką dla fanów, tak? My ze szkoły z kolegami poszliśmy do kina,
jestem z Warszawy, poszliśmy do kina Moskwa, cała sala kinowa, to była taka sala kinowa trochę bardziej jak teatralna. W dzisiejszych czasach macie sale kinowe takie, że nie ma już tych takich ekranów, znaczy miejsc na balkonach, prawda? A tam było tak, że było coś takiego, że była ta sala, było to tak spadziście zrobiona sala kinowa i tam były miejsca. I tak jak macie w teatrze, są też miejsca balkonowe u góry. No i tam właśnie tak było. I można było zobaczyć, że tak na tych miejscach balkonowych wszystkie miejsca zajęte, na dole też. Cała, po prostu wszystkie okoliczne podstawówki i szkoły wyższe, średnie, to po prostu masa po prostu dzieciaków i młodzieży. Ale ten krzyk zobaczyć, Mortal Kombat, to duże logo na dużym, ogromnym, jest i ta mega. I muzyka, to później to po prostu... Słuchało się tego z wypiekami. No i muzyka też była super. Genialny soundtrack. Kaseta z tym nagraniem nie wychodziła z mojego Walkmana przez bardzo długo. Tak. Ale były też, słuchaj, tajne kody, żeby na przykład na brutalność. Bo normalnie jakbyśmy odpalili tę grę, no to bez brutalności. Z jakieś zastępcze fatality, a wystarczyło wpisać odpowiednią sekwencję przy tym. Ekran nam się zrobił na czerwono i wtedy mieliśmy tą czystość z arcade'a. Ja pamiętam, ale w się nie było. No niestety, no to tutaj właśnie można było tylko ubolewać nad użytkownikami Super Nintendo. No ale wtedy i jeszcze wiele lat później niestety Nintendo robiło takie psikusy swoim użytkownikom w kontekście właśnie takich gier, które miały większą brutalność. Po kodów, jak się wpisywało kod w jedynce, bo już aż tak bardzo nie sięgam pamięcią, też było tak, że cheat code enabled, bo ja pamiętam kody bodajże z... A czyli w menu się nam pojawiło, w menu się nam na przykład pojawiło. Bo ja znam na pamięć kod dodatkowy. Z Ultimate Mortal Kombat 3 na Mega Drive'a. Super. Kod był AC góra, B góra, B na dół. No widzisz? że też ja to pamiętam, to po prostu jest... Widać, że zapadło w pamięć, no a Ultimate Mortal Kombat. No ja do dzisiaj pamiętam tajne ciosy, które się studiowało w Secret Service w gazetach komputerowych. Ja uwielbiałem Secret Service, to jak oni zrobili tajne ciosy. Wow. Pokazywali na przykładzie przycisków kierunkowych z klawiatury. Tak. Oni robili właśnie takie zdjęcie klawiaturki, właśnie kierunków na klawiaturze. Przód, tył, no, strzałki. Dokładnie tak, to było w Secret Service, jeszcze tam było pokazane, jaki to jest tajny cios. Tak więc mieć ten numer to było super w tamtych czasach, bo już byłeś panem, bo miałeś całą wiedzę w gazecie, miałeś wszystko na tacy fatality, miałeś wszystkie tajne ciosy i byłeś kozakiem na osiedlu, bo kolega nie umiał danego fatala, więc a ty tutaj pyk. To pamiętam podobną anegdotę, aczkolwiek to jest też odnośnie Mortal Kombat, tylko późniejszej części właśnie Ultimate Mortal Kombat 3 na Sega Mega Drive też wyszło. Tam była nowa postać Jade. Wojowniczka z taką pałką. Ona już była w Mortal Kombat 2 jako Titan, ale dobra. Nie wiedzieliśmy kompletnie, bo wziąłem tą grę, chyba wymieniłem sobie, przyszliśmy z kumplami i tak ogrywamy tą grę, każdy raz ty, raz ja, takie typowe, prawda, jak się grało na zmianę. I taka radocha, kurde, że tutaj kombosy wchodzą i tak dalej. I nie widzieliśmy kompletnie, bo jeszcze nie wyszedł ten numer z prasy gamingowej, gdzie były fatality. Ciosy i tak dalej, jasne. Więc no wszystko na czuja. I zresztą przypadkiem udało mi się zrobić fatala, gdzie ona robi uppercuta i podbija tą postać, ona tak leci i wystawia tą pałkę. Zrobienie w ogóle fatality, tajnego ciosa. O kurde! Tak, oczywiście, ale ludzie pili, tak. No nie? I wszyscy, jak ty to zrobiłeś? A tu nie wiem, kurde, nie wiem, no. I tu ci wlazło. Wyszło, no. No, super. Po prostu radocha, gęba, po prostu banan na twarzy, no. No ta gra dawała mnóstwo emocji, mnóstwo pozytywnych takich, można było odreagować. Wyrzucić siebie, odreagować, tak. Prawda? W szczególności wracałem ze szkoły, odpalałem Mortala. Jakieś kombosiki, kurde. Tak, i jakoś człowiek był zadowolony. No i po prostu, cud miód, no. Zabawa przednia. Rewelacja. Tak więc, no. Wspaniałe wspomnienia, naprawdę. Zagrajmy w takim razie, Marcin. No,
Jest, tutaj mamy Arcade Stick. Już się tego boję. Idealny właśnie pod Mortal Kombat, dedykowany pod Mortala, więc to jest identycznie jak na automaty. Ona z tyłu, słuchaj, takiego misia fajnego. Więc spokojnie możesz sobie wziąć to w ten sposób. Dobra. W ten sposób to sobie szklanki sobie może przesuńmy. O, ja wezmę na razie twoją szklankę tutaj. Tu sobie weźmiemy sobie głośniej. I będziemy jechać z tym. To ja chyba skorzystam z tego. Chcesz sobie postawić? Tak. Dobrze. Mam nadzieję, że nie zasłaniam wam tego. A pewnie widać. Możesz sobie przesunąć, możesz sobie tak zbajerować. Mi to nie przeszkadza, ja mogę tak grać. I jedziemy. Więc start! Biorę skorpiona. Gdzie jest ten? Start naciśnij, tutaj masz. A, okej. No. Pierwsza runda proponuje taką, żebyś mógł się... Dobra. No tak, pewnie dawno nie grałeś, co? Sabrina, no. Zobacz, masz napisane kierunkowskazy, kierunek HP, LP. Można zamrażać. Nie pamiętam, jak się zamrażało. Dół, przód, HP. To tak trzeba zrobić. Dół, przód, no. A może inny, nie może nie HP, może mi się już zapomniało. Low. O, widzisz, jaki przycisk? Low. Low punch. No i dobra, już jakiś tam jeden cios znasz. Można poskakać, pomałpować. O! Ja mam sznurowadło. Wy. A fatality? Przód, dół, przód. HP chyba. Get over here. Pamiętaj, że tutaj, tutaj, tutaj już był ten. Fatality. Ależ mi batys. I 100 tysięcy. Jedziemy dalej. Trzeba byłoby teraz żetona wrzucić. O, wziąłem je co z Sub-Zero. Dobra, niech tak będzie. Ten miał chyba przód high kick i miał ten. Można zawsze zobaczyć tajne ciosy w gazecie. O, wyciągamy zaraz grę serwis. Mam wszystko pod ręką. Przód był ten jego, ten taki cyberkopniak. O właśnie, pamiętasz nazwy ciosów? No pewnie. Liu Kang miał ten. Rowerek miał. A ten kopniak. Lot Szmiera miał. Zamrożenie sznurowadło. To tak samo właśnie. Ślisk miał Sub-Zero. No i ten danger, co? Tak jest! To było jedno z najlepszych fatality. Oj tak, do dnia dzisiejszego. To jedno z najlepszych. Prostowanie kręgosłupa było najlepsze. Tak, to się tak nazywało, prostowanie kręgosłupa. A wejdzie lepiej. A to Liu Kangiem sobie pojadę. Okej, no. Wezmę motherfucker. Fireball'e. Gardy też tak.
Nie wiem, czy on tu miał już lot trzmiela. Chyba miał. Rowerek to nie w tej części. Kejno, pamiętaj, weź se tak obróć. To był tajny cios. A! Kanon ma. No. Ale nie wiem, czy mi chodzi. No to chyba do ucza zacząć. Pamiętam, że te fatality Lichenga to obkręcić dwa razy joystick. Idzie? Z punchem, wiesz? Z high punchem. A, no tak. Nie pamiętam, jak jest Project Titan jego. On rzucał się tymi nożami. Aj. Właśnie. O tym mowa. Tej tajty. Nie ma lipy. Nie ma lepy. Nie ma lipy. Nie ma lepy. Oj, Raidena nie pamiętam fatality. O, gdzieś Raiden? Ma taki fajny... Dobra. O, The Pit! Johnny Cage, win. Kompletnie nie pamiętam tych ciosów, kurczę. No i kolego, trzeba pamiętać, to nigdy nie wiadomo, ale, kiedy stoczy śmiertelny pojedynek w Mortal Kombat. O, dobrze! Dobrze! A to jest dobre do zmiany ten, kierunku. Tak. Goodbye! Ej, jednak leci w miarę, jednak leci w tym, leciał w jednym poziomie. Dokładnie tak, bo pamięć to właśnie tak. Dobra, my zagramy dalej, ale żegnamy się z wami i co, zapraszam do takiego cyklicznej serii z serii Mortal Kombat. Trzymajcie się, piszcie, jakie są wasze przeżycia, bo 30 lat minęło. Pozdrawiamy. 30 lat minęło jak jeden dzień, tak pamiętamy jest. To jakby to było przedwczoraj, naprawdę. Dokładnie tak. Trzymajcie się. Lata 90 pełną gębą. Jest przyjemnie. Heja, cześć. Dzięki wielkie, pozdrawiamy. Fatality.